Cześć. Hej. Cześć. To ja, ty i ty. Czyli? Kulturki i kulturki. Ja. Maja, Ola i mama. Ja. Super. Kulturki. Kulturki. O, no muszę coś powiedzieć. Powinniśmy tamten ostatni odcinek o świętach nagrać dzisiaj, bo dzisiaj przynajmniej jest świąteczna atmosfera, a ostatnio jej nie było. Świąteczna atmosfera? Pada śnieg. A akurat dzisiaj rozmawiam o książce, która nie jest związana z zimą, tylko właśnie z taką jakby porą roku, taką ciepłą raczej. Czyli trochę będzie lata w zimie. No, niestety. W zimie, która jest jesienią. Ale niestety dostaliśmy lekturę szkolną w zimę letnią. A, książkę. Czyli dzisiaj rozmawiamy o mojej szkolnej lekturze. To jest moja pierwsza w życiu szkolna lektura. I Maja chce o niej opowiedzieć. Czarna owieczka. Napisał Jan Grabowski. No to Maj, opowiedz nam o tej książce. To jest książka, która jest już stara i to jest o tym, że była taka, bo były takie dwie dziewczynki, one były córkami takiego listonosza. No i one miały owieczkę. No i ta owieczka urodziła taką, ona się nazywa Perełka i ona urodziła taką małą owieczkę, Metkę. Ale ona nie była zwykłą owieczką. Bo ona była czarna. Maja, ja czegoś nie rozumiem. Metki zazwyczaj są białe, a ta owieczka była czarna. Ale tak ją nazwali. Metka. Tylko Metka. Czy nie mogli jej nazwać czarny puchaty kudłaczek? Ale to albo była dziewczynka. Albo chociaż kłaczek z czarnego sweterka. A, no i ta, te dziewczynki różniły się jedną rzeczą. Wstążką na swoich włosach. A to były bliźniaczki? No. Identyka. Jak oglądałam obrazki, no to oni je po prostu skopiowali rysunek. No, prawda, bo one wyglądały... Mnie bardziej zastanawia, skąd listonosz miał owieczkę. Też nie wiem. Nie zastanawiało was to? Czy w dzisiejszych czasach listonosze hodują owieczki? Tak. Ale oni mieli jakby takie puchate. Milusie. Mieszkali gdzieś trochę na wsi, tak? No tak, oni tak na wsi i mieli takie różne takie zwierzątka, takie pieski mieli. A właśnie nie wspomniałam o tym, że ta mała owieczka przyjaźniła się z kimś, z małym pieskiem. Bo był duży pies taki, no i on też urodził takiego małego pieska. Mhm. A jak potem... się piesek nazywał? Nie pamiętasz, to nic. Można sprawdzić. Oczywiście, że można. Mamy nawet tutaj ją pod ręką. Mamy książkę pod ręką. A to jest właśnie... Miś się nazywa. Tak śmiesznie? No tak, tu jest napisane, że miś. A, już rozumiem. To piesek się nazywał Miś. Tak, piesek się nazywał Miś, a owieczka się nazywała Metka. I ta owieczka raz zabierała kość pieskowi. Naprawdę? Ale żeby zjeść, czy taki żarcik mu chciała zrobić? Nie, że myślała, że to jest dla niej, bo ona jadła taką jakby białą, takie coś dla... coś białe. Dla owiec, może to mleko. Że ona jadła i ona się zaraz pomyliła i no i już... Mogła zjeść trochę waty cukrowej, podobnie no do tam, niej. No i ona tam oglądała tyle, no ale oni jakby już nie wiedzieli, gdzie jest ta druga owieczka. Czyli ta druga owieczka gdzieś się podziała? No, dowiecie się, co się z nim stało z książki? Nie, i właśnie jakby nie będziemy zdradzać, bo to jest takie jakby... to sami możecie przeczytać, bo ja przeczytałam ją i możecie też przesłuchać, ale ja ją przeczytałam. Mhm. To ta książka, którą Maja ma ta bardzo duże litery i strasznie dużo obrazków. Tak, bo to jest taka lektura dla pierwszej klasy i jest króciutka. Jak na taką pierwszą lekturę, myślę, dla pierwszoklasistów, jest całkiem elementarz. Fajna, tak? Ale to jest taka... No ma dużo stron ta lektura. No troszeczkę. No tak jakby jest taka... Ma 30 stron, i ma duże literki i ma bardzo dużo obrazków, także dla takiego 6-7-latka
do przeczytania jak najbardziej. Co jakieś 7 stron. Ale chciałam też powiedzieć, że ona wcale nie była podobna do swojej mamy. Owieczka. No bo ona mnie, jakby też nie wspomniałam, oni mieszkali na takim gospodarstwie, mieli kurki, mieli takie, no właśnie, zwierzątka. A ten pan listonosz, o nim tylko powiedzieli w pierwszej stronie, a potem już nic. A potem już się skoncentrowali na przygodach owieczki. No właśnie. I tych dziewczynek, Lidem. Tak? A te dwie dziewczynki płakały, że nie było tej wcześniejszej owieczki, ale znalazły tę drugą owieczkę. No tak. A chciałbyście mieć jakieś takie zwierzę domowe? Podobać? Ja. Jakie? Pieska. Chciałaś mieć pieska. A ty, Ola? Pandę. A jakieś takie bardziej domowe zwierzę? Chomika. Papugę Arę. Papugę byś chciała mieć. Psa i papugę też lubię. Też lubisz papugi? A takie zwierzę bardziej jak owieczka? Jak konia, owieczka. Konia, o konia. O, króliczka. Koń. I króliczka. Koń. To mielibyśmy niezłe gospodarstwo, jakbyście mogły sobie wybierać zwierzęta do hodowania, co? Ale nie można by było pandy, więc ja bym się na takie gospodarstwo nie zgodziła. Poza tym według mnie konie i krowy i świnki śmierdzą, ale głównie konie. Wcale, że nie, to nieprawda. Ale teraz doskonale już... wie, że to w Polsce nie ma klimatu. A teraz już przybyliśmy się do książki, bo w końcu omawiamy tę książkę. A ja mogę jeszcze coś powiedzieć o owieczkach? Ja mogę teraz... Jeśli owieczka miała bardzo, bardzo długie futro i nie byłoby jej widać głowy, to by wyglądała jak wielki, puchaty ponton. No trochę tak. Ja chciałam powiedzieć, że ja trochę bym chciała, bo mamu nie zadałaś pytania, o czym była ta książka. No to o czym była ta książka? Dobra, byłam pierwsza! Dobra. Była o tym, o czarnej owieczce i o tym i też o tych dziewczynkach, troszkę nawet o listonoszu, pierwszą stronę. I o piesku. Piesku, to było to takim jakby gospodarstwie. Taka trochę scenka z życia, prawda? Właśnie. Ale to jest jakby taka sumowane troszkę na prawdziwym życiu. No tak. No bo mógłby być listonosz, który ma gospodarstwo i ma dwie córki. To czyli, w tej książce nie było magicznych rzeczy. Wcale nie było. A to naprawdę, to jest jakby takie sumowane na prawdziwym życiu. Czyli to na pewno nie było, czyli to było odwrotność baśnioboru, który jest cały oparty. Wiesz, tak, mamusiu. Wiem. Powiedz Maju, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Mi się to podobało, że te dziewczynki były prawie takie same. Mi się też podobało, że tam była taka czarna owieczka i że tam były pieski i to było gospodarstwo. Czyli co, chciałabyś mieć takie gospodarstwo? Nie, chciałabym mieć pieski takie fajne. A ja pamiętam, jak kiedyś, jak byłaś młodsza, to opowiadałaś, że chciałabyś mieć takie wielkie gospodarstwo. No. Że byłaby tam stajnia i obora i miałabyś wszystkie możliwe zwierzęta, jakie można hodować. No. Na wsi. Ale takie. To jest takie dalekie marzenie. Bardziej mam większe marzenie niż takie. Większe masz marzenie jeszcze? No mam. Czy bliższe? Większe. I większe, o, bliższe i większe, no to bardzo ciekawe. To kiedyś może Maja Wam opowie o swoich marzeniach innych i będziemy mogli... jakieś książce może? Na przykład. A może jeszcze opowiem o na przykład moich jakby takich zainteresowaniach, bo ja mam takie fajne zainteresowanie jak Egipt. A, to może przy jakiejś książce właśnie. No właśnie jak Ty zdarzy też, się, mamo. Bo chyba... Tak, ja też bardzo lubię... historię starożytnego Egiptu. A Ola wręcz... Nie lubi. Ola ma po prostu inne zainteresowania. Jakie? A my sobie właśnie teraz czytamy też książkę o Egipcie i być może w jakichś kolejnych odcinkach... Właśnie też z szkoły ta książka. A tak, Maja też sobie pożyczyła jedną książkę sobie też słucha o Egipcie, więc myślę, że niebawem podzieli się z Wami ze swoim innym zainteresowaniem, bo już trochę na przykład książek o koniach było. Było. Teraz są też książki o gospodarstwie. A Egipt ja już niebawem. Ja bym się tak zapytała, może kiedyś nagramy taki odcinek, że no trochę no to w wielu książkach opowiemy, jakby nie tylko o jednej, tylko tak o wielu. Być może. Każdy pomysł jest dobry. A szczególnie te moje.
Prawda, mamo? Komu byś, Maju, poleciła tą książkę? Bym poleciła od... nawet od 6 lat, czy od 5, bo to jest bardzo fajna książka. Nawet rodzice mogą przeczytać. To jest bardzo fajna książka. I bardzo jest krótka. Chuda, ale może nawet by się spodobało takim na przykład 10-latkom, 11-latkom lub 12-latkom, bo to jest bardzo ciekawa książka o życiu i o dwóch dziewczynkach i o ich przygodach. Z czarną owieczką. Tak. I pieskiem. Tak. Myślę, że spokojnie dla takich nawet maluszków, dzieci można przeczytać, bo historyjka jest krótka. A może sam ktoś przeczyta. Nawet można ją w jedno popołudnie sobie przeczytać. Dla starszych dzieci myślę, że już tak nie bardzo, bo już taka jak taka historyjka. Wlas kotek i na płotek i mruga. Tak, no. Ale co ciekawe, Ola nie miała tej książki jako lektury. Nie. A Maja ma. Bo to jest, prawda? Ale to jest bardzo fajna książka, pani nam to wypożyczyła, moja wychowawczynia nam wypożyczyła taką książkę, bo no ona wypożyczyła taką książkę jakby, bo ona też ją czytała, kiedy była w dzieciństwie. Właśnie tego zapomnieliśmy powiedzieć, że Maja powiedziała, że książka jest stara, ale nie powiedziała, że jest bardzo stara, dlatego że ta książka była lekturą już od dawien dawna i słuchajcie, ja pamiętam, że ona była moją lekturą w pierwszej klasie. A pani książka... właśnie Justyny też była mojej wychowawczyni. Też była, no i pani nam wypożyczyła, pytanie tam poprosiła panią, a bo mnie powiedziała, że jest w naszej bibliotece. Tak, jakby to Maja jeszcze miała przy okazji tej książki swoją pierwszą wizytę w szkolnym bibliotece i... No, ale fajnie było, ale mamo, w kolejnym razie wypożyczę coś o koniach. No, na pewno. Nie, a książka sprawdziłam, słuchajcie, 66 rok. Bardzo stara, prawda? A może nawet ktoś jeszcze czytał. 66 rok, książka bardzo stara, ale bardzo dobrze ją wspominam. Bardzo taka... Fajna. W każdej kwestii jest stara książka, fajna, może się nawet chuda, no jak już wszystko powiedziałam, to Ola może też coś powiedzieć. A ja bym chciała powiedzieć, że to jest jedna z takich książek, no tak raz na jakiś czas mamy, którą mamy pod ręką. Tak, dokładnie, którą mamy pod ręką, którą mamy w papierowej wersji, bo musimy Wam powiedzieć, tak przy okazji, że bardzo wiele książek słuchamy, czyli w formie audiobooków. Część książek czytamy po prostu w wersji papierowej, ale część książek czytamy też wspólnie w wersji e-booków, tak? Czyli e-booków, takich książek elektronicznych, najczęściej z czytnika. Ale najlepiej mieć taką papierową, bo tam są najładniejsze obrazki. Dokładnie. Właśnie, książki, bo tam papierowe są... mają swoje zalety. Bo tam są bardzo ładne ilustracje, właśnie w tej książce były. Nie wiem, kto robił te ilustracje, ale są bardzo ładne. Tak. To są stare ilustracje, ale bardzo ładne. To jest też skonstruowane na rzeczy, to jest bardzo podobne do takich rzeczy, jakby, które są na prawdziwo. Tak. Chciałam powiedzieć taką ostatnią rzecz. Maju, a dlaczego na okładce jest kurczak, który dziobie owieczkę? Myślę, że to jedna z przygód, co? Tak, to jest jedna z przygód owieczki. Jak owieczka była w ogóle niepodobna. Ale nie będziemy zdradzać, nie o będziemy. Co chodziło z tym kogutem, bo to też jest ciekawa historyjka. Jest bardzo ciekawe. Tak. Ale właśnie książki papierowe mają tą przewagę, że możemy pooglądać ilustracje. Sporo mamy też takich książek papierowych. No sporo, natomiast sporo. Dość rzadko o nich rozmawiamy. Szczególnie rzadko szafy. Rozmawiamy o tych, których obrazki są, czy rysunki, ilustracje są główną częścią. Bo tam jest powiedzmy troszeczkę mniej treści. Ale może któregoś dnia postaramy się też o takich książkach Wam trochę więcej poopowiadać. O komiksach, które też lubimy czytać. O właśnie książkach, gdzie te ilustracje są głównymi bohaterami, można powiedzieć, książki. No, jest dużo takich.
Dokładnie tak. Są a książki, teraz... które są zrobione jak komiks, są książki takie, które nie mają żadnych obrazków, są książki takie, które mają parę i są książki takie... Które są takie właśnie jak ta czarna. Nie, tak, właśnie takie. Bo one mają takie komiksowe obrazki. Ja mam i są nawet książkę, strony, które mają dwa, na przykład jest taka jedna strona, która ma tylko dwa wyrazy. Dokładnie, dokładnie. Są bardzo różne książki i wszystkie lubimy. Kiedyś możemy sobie zrobić taką rozmowę o tym, które książki nam się bardziej podobają, czy to z rysunkami, czy nie. Możemy też o Nelly O, możemy też. Nella na przykład to jest jeszcze inny typ książki, bo to jest taki typ książki reportażowej, gdzie jest na przykład bardzo dużo zdjęć. A dodatkowo jeszcze są na przykład jakieś... Na przykład do aplikacji można się połączyć, prawda? No. Dobrze. Myślę, że skończymy naszą dyskusję na dziś. I się z Wami pożegnamy. Pożegnam, bułki się właśnie upiekły. Chyba trzeba iść do łazienki. Pa, pa. Pa.